Taśma Filmoplast P90 jest taśmą stworzoną do wklejania wydartych kartek, do wzmacniania brzegów i grzbietów książek. Tutaj chciałbym właśnie zaprezentować użycie taśmy P90. Mam wydartą kartkę z książki i pokażę, w jak prosty sposób za pomocą tej taśmy można naprawić książkę. Taśma jest samoprzylepna, z papierem transportowym i wygodnym pudełkiem razem z elementem do cięcia taśmy z metalowymi ząbkami. Chwytamy za papier i za taśmę. Tutaj sobie odmierzymy długość, troszkę dłuższą niż potrzebujemy. Łatwo urwać za pomocą metalowego elementu. W razie potrzeby, przed ostatecznym dociśnięciem, można jeszcze poprawić ustawienie. Do pracy z wzmacnianiem grzbietów i wklejaniu stron przydatna jest kostka introligatorska. Niestety kostki takiej nie posiadam. Posiadam linik, którą też mogę w miarę dobrze podociskać taśmę. Nadmiar taśmy obcinam nożyczkami. I już kartka jest na swoim miejscu. Może jeszcze kilka słów o taśmie P90. Taśma P90 jest taśmą papierową o gramaturze około 40 gramów na metr kwadratowy. Jest to papier długowłóknisty, mocny. Zerwanie taśmy wymaga sporej siły. Klej, jak wszystkich taśm do regeneracji książek, jest klejem zasadowym, bezpiecznym dla papieru. Posiada rezerwę alkaliczną, ma zawartość węglanu wapnia. No to chyba wszystko o taśmie Filmoplast P90. Dziękuję.